krótki pokaz mojej obsługi irygatora Waterpik. Zdejmuję pokrywkę, wyjmuję taki zbiorniczek na wodę. No, zawsze sprawdzam, czy woda jest ciepła, czy zimna. Za zimna, zła, za gorąca, jeszcze gorsza. Po prostu poparzysz sobie zęby. Nakładam pojemniczek, dociskam, przykrywam pokryweczką, no i próbne włączenie i do boju. Zaczynam od zębów trzonowych, no i tak stopniowo, raz z jednej strony, raz z drugiej strony, tak żeby wszystko oczyścić. Od czasu do czasu trzeba wypluć nadmiar wody. No, czyli jeszcze raz zęby trzonowe, z przodu, z tyłu. Urządzenie troszeczkę buczy, troszeczkę warczy, tarkocze, ale nie jest to jakimś wielkim problemem. Cała poranna czy wieczorna higiena jamy ustnej przy użyciu Waterpika to jest zaledwie około 3 minuty i jak Ci się spodoba, to nawet wolę to od używania szczotki do zębów. Trzeba tylko uważać, żeby nie wypluć tej wody tak, aby się nie pomoczyć, szczególnie rękawy. No, w tej chwili mija 2 minuty z groszami, jeszcze gdzieś koło minutki i ząbki będą kryształowo czyste, a przynajmniej wszystkie przestrzenie międzyzębowe zostaną wypłukane z resztek jedzenia. No, 2 minuty 46, 47. Zwykle mycie moje zębów trwa około 3 minut. 3, 3,5 minuty. Teraz trzecia minuta. Woda się skończyła. Wypluwam resztkę z jamy ustnej. Wylewam resztkę wody ze zbiorniczka, żeby nie zalegało. Oczywiście wyłączam prąd i jeszcze raz przykrywam pokrywką. Tam w środku są zapasowe końcówki. No i na tym koniec mycia i kładę sprzęt